Ja chcę Wam dzisiaj pokazać kolejny album. Album ze zdjęciami mojego miasta, ze spacerów. Składający się z 8 kart, do których posłużyły mi szare koperty. No i wyklejony papierami o tematyce właśnie turystycznej, podróżniczej. Zawieszki. Jak zwykle zegarek. Też tematyczny. Globus. I Japonka. Poczyniłem też parę kopert własnoręcznie. Są puste. Można w niej coś przechowywać. Tu pocięłam takie kartki z kraftowego papieru, on jest dość gruby i można też ozdobić zdjęcia. Album też przeznaczę dla którejś z Was, także będę musiała chyba jakieś kandy ogłosić. Ale to jeszcze zobaczę. I bydgoska uczniczka. Ozdobiłam też takimi skrapkami. Narożniki wycinałam sama. Każda koperta jest. To nie jest magnes, po prostu ozdoba. I w każdej kopercie dodatkowo jedno zdjęcie. Bydgoszczyzna Poczta Główna. Tu śpiący rycerze stojący przy bydgoskiej farze. I z bliska fara od strony Wyspy Młyńskiej. I tu fara od strony Buddy. Bydgoszcz z lotu ptaka. Tu także inne ujęcie. Uliczka z pięknymi kamieniczkami. Szkoda, że niszczeją, ale chyba losy się ważą. Nie wiadomo, jaka będzie dalsza ich historia. Czy nie zostanie brutalnie przerwana. I kolejne zdjęcie ze Starego Miasta, z Wenecji Bydgoskiej. Filharmonia Bydgoska. I uwielbiane przeze mnie
pomnik dłoni. To jest gmach przychodni kolejowej. Piękny, nie jest w całości, bo on jest długi. Piękny gmach. Też jego losy się ważą. I nad brdą. Trzy postacie kobiet. Przechodzące przez brdę. I bazylika Wincentego a Paula. Widziana z okien mojego domu rodzinnego. Szkoła niegdyś kolejowa, dzisiaj Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Po lewej stronie filharmonia by stała. Po prawej trochę z przodu słynna szóstka bydgoska. Wieża ciśnień na wzgórzu wolności. Kościół klaryski. U zbiegu ulic Gdańskiej i Jagiellońskiej. Hala targowa, też ważą się jej losy w tej chwili. Zaułek bydgoski. Oczywiście chuligaństwo. Wszędzie musi swoje 5 groszy wsadzić, swoje łapki umoczyć. No ale na to nie mamy wpływu. W tle harmonia schowana. Tu jest za to w pełnej okazałości. Widziana od strony Wyspy Młyńskiej. No, bazylika. Trasa uniwersytecka. Akurat przez brdę od Jagiellońskiej do Toruńskiej nie ma ścieżki dla pieszych ani rowerowej. Nie wiem, kto podjął taką decyzję, żeby nie umożliwić pieszym przejście. A przecież mamy tutaj fokus, do którego społeczeństwo z tamtej strony brdy też. Spichrze bydgoskie. 3 ocalały. Kiedy byłam dzieckiem, to 2 spłonęły. Świadkiem byłam pożaru. Stałam po drugiej stronie brdy. A tata akurat był jednym z ratowników, ponieważ pracował w Straży Pożarnej, więc spędził tu w trwodze mnóstwo godzin. Kolejne widziane od strony Wyspy Młyńskiej.
to byłoby gdzieś w tym miejscu. A, akurat ostatnia kieszonka i wycięty z Informatora Bydgoskiego fragment pałacu w Ostromecku. Zabrakło zdjęć, żeby wypełnić. I kolejne. Dlaczego filiżanka z herbatą i kawą? Dlatego, że mamy tu wspaniałą kawiarenkę, herbaciarnię Asię. Wchodzi się do niej właśnie. To jest taki przesmyk między zabudowaniami i z boku właśnie z tego przesmyku się wchodzi do Asi. Albo można od strony długiej, od tamtej strony też. I tak sobie pomyślałam. To jest ten sam mostek i wejście. Kopertki. I to by było na tyle. Do zobaczenia, do następnego albumu. Pa!